Cześć, cześć, witajcie, to Wojtas, to Wojtas. Aj, nie lubię, nie lubię grać, jak jest jasno. Wprawdzie tam przymknięte żaluzje, ale jednak, kurde, jest inny nastrój, tak po ciemku się gra, ne? No ale jest niedziela, zbliżamy się do końca, na pewno bliżej niż dalej. Także troszkę chcę podciągnąć trochę w sobotę, trochę dzisiaj trochę, no ale no zeszło mi jeszcze na tym najeżdżeniu, to F1 jeździłem trochę Project Car. No, weekend wyścigowy, jak zwykle. Poszło dobrze, zobaczymy jak tutaj z ladą nam pójdzie dobrze. Dobra, teraz tak. No i okazało się, Jonasa w lesie uwolniła więźniów Jonasa, Lala. I niestety Jonas ciężko ranny. I się okazało, że się okazało, że Jacob prawie go wyleczył. No i dobrze wykonkludowała sobie. Co ja pieprzę, skąd mi się takie słowa kurde biorą. I zgadła po prostu Lala, że ten jest prorokiem. Tak, tak, Jacob jest prorokiem, na to wychodzi, nieśmiertelny. Mało tego, ci nieśmiertelni, których tam widzieliśmy przy tym niektórym grobie, przy tym grobowcu, gdzie tam no, właściwie to uciekaliśmy, że ich mało tam widzieliśmy, ale którzy tam siedzą pod ziemię, ci nieśmiertelni, to też jest robota Jacoba, bo kiedyś chciał im pomóc, po prostu chciał im przedłużyć trochę życie, wrócić ich do zdrowia, no i stali się nieśmiertelnymi, a teraz nie za dobrze, że tam są po prostu. No jakby nie patrzeć, się okazało, że ci właśnie nieśmiertelni zasypali lodem ten cały Kitiesz, to całe miasto. No a teraz Lara znowu zgaduj zgadura, gdzie się znajdziemy, nie wiem, nie pamiętam. Kurde, no nie spróbujemy. Jacob obiecał, że wyleci Jonasa, a Lara schodzi pod ziemię. Wszystko po to, żeby tylko trójca nie znalazła tego boskiego źródła. Jacob mówi, że to istnieje, że jednak to naprawdę istnieje. Wszystko o to chodzi tylko, żeby Konstantin nie dorwał się do tego. Konstantin ma tylko jedną dobrą myśl, no taką dobrą. Że chce wylecić Anę, a reszta to, co mi się wydaje, że on chce się tak odsunąć od tej świętej trójcy, że ma bardziej egoistyczne podejście. No to by było na tyle pokrótce. Zobaczymy, ale długo zapisuję, tak jak już mówiłem o tym. Przy ciałach wrogach można pułapkę zastawić. No nie kupowałem tej umiejętności. Jest zejście, dobrze, dobrze. Wszyscy już tu zeszli, poszli i zostawili nas samych. Czy my tu mamy? Mamy, tak, tak. Ja już wolę kurde, bo ostatnio już tak było. Pamiętacie, że się okazało, że zostałem z karabinem, a nie z kałachem. Dlatego chcę sprawdzić, co mamy. Tak na wszelki wypadek. Shotgun jest. Strzelba automatyczna, no i jaja sobie robicie? Nie, tutaj to mnie interesuje, aha. To mnie interesuje, mamy karabin szturmowy, okej. A tutaj nie, tu ma być shotgun. Okej. A proszę, tu w shotgunie możemy coś, co możemy zrobić, stabilizowanie odrzutu shotguny. No zrobimy to sobie, na co? O! Maksymalna ilość amunicji, no i tego nie widzieliśmy. No, a co tu możemy z kałachem zrobić? Nic nie możemy, to o co chodzi? Aha, z kałachem nic nie możemy, tylko możemy z tamtymi karabinkami coś porobić, a nie chcemy z tamtymi nic zrobić. O, tu możemy coś zrobić, też możemy coś zrobić, co możemy z pistoletem zrobić? Reduktor odrzutu i obrażenia, okej, wchodzimy w to. No i fajnie. No tego jeszcze nie miałem. Wywaliło mnie z gry, wiecie? No tak, jeszcze nie miałem. Nie wiem co się porobiło. Możemy jagódki wziąć? Nie możemy jagódek wziąć. A tu co mamy? Tam już byliśmy. Okej. No to wchodzimy. Wszystko sobie wyjaśniliśmy. Idziemy do przodu, tak? Schodzimy. A właśnie. Tam u góry już sprawdziliśmy, już tak mówię. Żeby nie było wątpliwości. Mam nadzieję, że teraz w bronie nic mi się nie pozmieniało. Ale teraz zaczekajcie, ja spauzuję, bo po tym wyrzuceniu może coś tam popieprzyłem broni. Zaraz wracamy. Okej, okay, wszystko w porządku. Aha.
Na dzień dobry, mała demolka. Patrzcie te pajęczyny. Fajne jest to, że ma ręce wolne. Planetarium. Lara ma wolne ręce, bo... świecidełko do paska sobie przytwierdza. Aha. Potencjalna śmierć. Tam na dół najpierw idziemy. No. Muszę uważać z tym sterowaniem, bo jest za bardzo szałoputny. Cicho, Lara. Się głos niesie. Wiele szerokie... Dobra, to wiemy, że możemy strzelać, ale my mogliśmy też wbijać. Tylko jak to się robiło z tym wbijaniem? Co? Nie, tu mamy granatnik, tylko kurde, jak było z tym wbijaniem strzał? Konia rzędem. I co, i będę musiał strzelać jednak? Kurde, przecież wiem, że było można wbijać, tak? Tylko jak to się robiło? Zaraz, nie tak. Lado, z powrotem. Jest, za chwilę zlecę tam. Skoczyć i co? I kółko nadusić? Nie. Kółko nie. Cholera. Chcę to wypróbować, bo wiem, że było można normalnie wbijać, tylko jak? Cholera. No nie, no będziemy strzelać, ale... wiem, że ja mogłem wbijać te strzały i kurde, no nie pamiętam, nigdy tego nie stosowałem, no i zapomniałem jak to było, no. Dobra, i tam musimy przyjść na drugą stronę, tak? Okej. Okay. Ale ty jesteś sprytna, ty, po tych strzałach. Aha, czekam, musiałem bić, bo nie doszłoby. To nie możemy nic wziąć, okej. Okay. I co, i znowu strzały? Dobra, ale co dalej teraz? To będzie jedna strzała, tam drugą możemy bić. My musimy tam chyba wejść, co? Ej, tu mogę bić, a tam nie? Może starczy, co? Dobrze, fajnie. O, proszę, obóz. No to ci niespodziewajka, tu się nie spodziewałam obozu. Ceremonialna przełęcz. No kurde, za bogato to tu nie mamy. Znaczy mamy tu bardzo liniowo. Jak widzę. A tu już byliśmy? No to wygląda, że tu już byliśmy, nie? Wszędzie. Komata archiwów, oczywiście, że tak. No dobra, czyli jesteśmy tu. Coś tu chcemy w obozie? Muszę tylko złapać oddech. To miejsce. Kitierz, Jacob.
nieśmiertelni. Jestem w biegu tak długo, że nie zatrzymałam się nawet, aby pomyśleć, czy wszystko to jest prawdziwe. Część mnie nie może w to uwierzyć, ale wiem, że Jacob mówił prawdę. Artefakt, który uczynił go tym, kim jest, kryje się tutaj. Znajdę go przed Trójcą. Żałuję tylko, że ojciec nie żyje, abym mogła podzielić się z nim odkryciem. Ach, tu możemy wytworzyć dopiero, popatrzcie. Tu możemy dopiero wytworzyć te napoje zapalające. A ja się dziwiłem, że nie mam w szczelbie. No i trochę tutaj tego towaru mamy. Zapalające, wybuchowe. Granaty do shotgunów. Ognisce. Zapalające. Pociski do pistoletu, dobra. No, idziemy. Idziemy, Lara. Odpoczęłaś? Tu nic nie ma. No za bardzo pod ziemią nie jesteśmy, słyszeliście? Jakieś kruki? Niesamowite. Pięknie to wygląda. Te ptaki jakie małe, przecież to jest wielkie jak... Spuśćcie to zejście. Czyżby to był ten kit jeszcze? Nie, za blisko jeszcze chyba. Jacob, wchodzę. Czego mogę się tam spodziewać? Moi ludzie nie byli tam, odkąd zamknęliśmy wejście. Wieki temu. Ale powinno być bezpiecznie. Przynajmniej dopóki nie miniesz planetarium. To była część obserwatorium? Zbudowane przez astronomów, nim nieśmiertelni pogrzebali stare miasto. Musisz użyć go, aby otworzyć wejście do Kitierzu. No ładnie. Tylko co ja mam tu zrobić? Najpierw muszę zejść na dół. Ścieżka nieśmiertelnych. Znajdź wejście do planetarium. No cholera. Nie będzie łatwo, wiecie? Nieśmiertelni tu się zabezpieczyli zapewne. Bardzo liniowo możemy tu chodzić. A tu są widać gości, którzy próbowali. Ach, ja myślałem, że tam u góry coś będziemy robić. Zobaczcie, tam jest wejście. Jezu, i te ptaszki. Dobra. Idziemy. Tam musimy iść. Tu nie wyjdziemy nawet, nie? O, dane. Urządzenia, jakieś freski, jakieś coś. No, kurde. Po co to robię? A, chciałem przybliżenie zrobić na X. Nie działa przybliżenie. Dobra, idziemy. Po to tu przyszliśmy, co, Lado? Ponieważ jest tak bardzo liniowo, no to gra i tak na co prowadzi i tak. Tam, gdzie będzie uważała, że stosowne. Tam jest otwarte, no to tam musimy iść. Jezu! Aż dudnęło. Ach, tu mogliśmy może sobie zjechać, co? Dobra, nieważne. Tyle spraw mam do załatwienia. Użyj planetarium, a otworzy wejście. Niesamowite. Wiśta wioł, łatwo powiedzieć. No tak. Na pewno tu mogę przewieźć, ale co dalej? Wygląda na to, że mogę to pociągnąć. Co? Aha, to tutaj.
co? I na to mamy wejść? Skoczyć. Zapewne. I tam będzie następny. Olejna, no chodźmy. Jezu! Jak mi tu tak będzie łazić, to... I co teraz? Mogę tam zejść? Patrzcie, tu jest jakaś ściana. Muszę odpowiednio ją ustawić. No zapewne, ale do czego odpowiednio? Nie wiem, świeci się to? Ciągnę, ale... Ale ja nie wiem, czy to o to chodziło. A jak to jeszcze raz pociągnę? Spróbujmy. Nie wiem właściwie, czy to mam ciągnąć. No kurde. Nic mi się na żółto nie robi. Tu wszędzie są jakieś liny, jakieś coś i... W ten sposób nic nie wskuram. Muszę odpowiednio ją obrócić. Ale co? Które? Cholera jasna. To tam jest ruchome, to jest chyba ruchome, ale ja na razie to obracam. I tam są ścianki, że można na to wskoczyć, tylko po co? Teraz to mam na żółto, no kurde, pociągnijmy, ale... Nie sądzę, żeby to o to chodziło. Nadal to mamy na żółto, tylko gdzie my to mamy pociągnąć? No kurde, nie wiem. To już nie, tu możemy wejść, ale po co? Kurde, nie mam pojęcia. Gdzie ja w ogóle mam wejść? Tam na górę mam wejść? Ale to w ogóle bym musiał tam wejść na górę. A którędy ja mogę gdzieś wejść na górę, jak to wszystko jest tak wysoko? Kurde, chyba nie tak poustawiałem to wszystko. Dobra, wszystko na to wskazuje, że tam muszę wejść, na tą górę. Z tej ławeczki pewno, ale jak mam na nią tam wejść? Co mi to dało? Jak skoczę na to, co mi to da, że skoczę na to teraz? No spróbujmy, nie? Tylko po co ja tutaj mam skakać na to? Co mi to dało? Jak to obrócę teraz? Ale nie mogę strzelać, widzicie? Nie mogę strzelać. Ale jaja, źle obróciłem, nie mogę strzelać, nic nie mogę zrobić. Pomyślmy.
Aha. Dobra, dobra, obróciłem to tam, wiecie, to sobie obróciłem, cofnęłem się tam. I bo z góry nie można strzelać i tam strzeliłem i obróciłem to, ale... No nie wiem, no to mamy na żółto, no zobaczmy, no. O Boże. Dlaczego się nie chwytasz? No dalej, no. O, teraz potrafisz. Trzeba idealnie, kurde. To jest śmieszne. Trzeba idealnie trafić na to. Dobra, i co? I pójdę tam i pójdę tam. Nie tu, to przodu. I co? I teraz tam. Ledwo, ledwo. No jestem tu i co dalej? Tam mam skoczyć? O, chyba ta. Ale tam jeszcze więcej jest takich, kurde, tych drewienek tego do obracania. No spróbujmy, nie? Okej. Okay. Matko do ciebie. A tu nie koniec, jeszcze tutaj będzie. Jezu. A co z tym teraz? Gdzie ma w ogóle iść? A coś ma z tym zrobić? Zablokowane. Muszę zwolnić mechanizm. Coś podobnego. Do tyłu czy do przodu? Do przodu. No pięknie to wygląda, tylko że teraz taka ładna była kładka i teraz kładki nie ma. Co dalej? Po drugiej stronie jest kolejny zamek. Też tą kładkę trzeba zrobić. A tu co? Hopaj siup. Yes. Czyli tu to samo, tak? No chodźmy. Aha, i wtedy to będzie ruchome, będzie się obracało. Ale nawet tam było ciężko, widzieliście? Na tym dole przejść to. I co teraz? Czy ja gdzieś mam skoczyć, czy nie? Nie mam pojęcia. Ludzie Jacoba wyprzedzali swoje czasy. Uważaj, gdzie stajesz, Laro. Teraz muszę tylko wejść na górę. Muszę dobrze wymierzyć. Aha, czyli muszę na to skoczyć, tak? Na to muszę skoczyć. A później gdzie? Nie wiem. Cholera, to zrobi teraz rundę w koło. Muszę poczekać. Uciekło mi. Idzie drugie. Ale co dalej? Jak to tu przyjedzie? No i dobrze, jestem tu, ale co dalej? Zdążyłem ledwo, ledwo. Co dalej? Tam trzeba. O Jezu, teraz nie. Trzymaj. Ale co z tego teraz? Cierpliwość. Tu. Teraz. Jest, 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 jest. Trzymaj, 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 trzymaj. Trzymaj! Cholera! No zobaczcie, dusiłem! Rzucała linę teraz, teraz i... O rany, a czy dlaczego to było w zwolnionym typie? No i co? Gdzie się zablokowało? No nie róbcie jaja. Aha. Gdzie to było? Tu było. Teraz muszę tylko wejść na górę. Muszę dobrze wyjść. O Boże! Teraz to kalecne. Gdzie się śpieszysz, głupku ty? Teraz muszę tylko wejść na górę. Muszę dobrze wymierzyć. Dobrze.
teraz ten skok jest ważny. Tylko nie wiem, czy mam skakać, czy tylko psę mam nadusić. Nie, tu na pewno muszę skakać. Kurde, za późno znowu to było. Cierpliwości, Laro. Teraz. Kurde. Dobra, jeszcze nie. Psę jednak trzeba nadusić, ale nie trafiłem przedtem. Okej, okay, ale co teraz? Spokojnie. Aha, na tamte ścianki. Dobrze, dobrze. Kurde, zawsze za późno. Jezu, jestem spocony, powiem wam. Muszę dalej się wspinać. Okej. Ale co dalej? Aha. Jezu. Ale co dalej? Jesteśmy? Okej. Jestem cały mokry. Aha, i mamy tutaj mostek, tak? I tam mamy wyjście. Dobra, ten mostek już nam minął. Jest, jestem cały mokry. No gdzie? No kurde, no. Ja pierniczę, nie puściłem łapy z tego. Z klawisza. No dajcie spokój. Jeszcze raz litości, matko, do ciebie. No nawet tutaj nie skoczyłaś, Lano. Dobra, to wiecie, gdzie się spotkamy. Ja spauzuję to, żebyście nie patrzyli, co ja tu odstawiam. No właśnie, to już mi uciekło. Muszę raz teraz czekać, aż przyjedzie następne. Dobra, widzimy się na tym trampie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. No, patrzyłem na to i widzicie? Dobra, idziemy tu. Tylko powoli, powoli. Dobra. Później biegiem będzie. Jak dojedziemy. Nie schodź, Lara. O, zobaczcie, ona już łazi z tego. Okej. Okay. Jest księga, tak? Dajcie spokój. Wiecie, ile tam razy, kurde? Od tego czasu, co wyszedłem, 3 razy jeszcze, kurde. No to spadałem, nie mogłem albo trafić, albo co, minimalnie tylko. A, do dupy takie. Miało być lekko, łatwo, przyjemnie. Najpierw ta zagadka, kurde, jak wleź. Teraz, kurde, no teraz była zręcznościówka, no. No, sztywny paluch, no i co zrobić? I co tu znowu, jaka umiejętność nas spotka? Opisano tu zaawansowane techniki łucznicze opracowane w Bizancjum. Umiejętność opanowana klasa strzela, edukacja klasy zwiększa do 3 liczby strzał, które można wystrzelić bez dobierania skołcza. Nie wiem, o co chodzi, ale to tam w umiejętnościach bym musiał chyba. Bo tam jest, że do 2. Nie wiem, no dobra, nieważne. Nie teraz będziemy się tym przyjmować. A teraz co znowu? Spinaczka po tych drewnach, tak? O raju. No dobra, tam rozumiem. Ale po co jest tutaj? Jeszcze ta wspinaczka. No właśnie. A jak się tutaj te strzały wbijało? Jak się strzały wbijało? Szlak by to trafił. Cool demol. Wszystko próbuję i... I co z tego, że tam wlezę? Czy ja tam chcę w ogóle włazić? Nie mogę, jedna może tylko być bita. I co teraz?
Nie, tam dalej nie mogę wejść. To co, tam mam skoczyć? Chyba was polądowało. Ale tutaj co sobie mogę, wiecie co? Kurde, z dołu trzeba strzelać. A dlaczego nie mogę tutaj strzelić i tutaj wejść? Nie, tutaj nie. Aha, tutaj tak. Ja nie wiem, czy ja tam mam iść, czy nie. Na to wygląda. Ale stąd nie mogę skoczyć? A tu co? Biłem strzały i co? Kurde, próbujmy. Dupa, nie mogę. A stąd skoczę? Nie róbcie siary. Ale jaja. Aha. Aha, aha. To się przejechaliśmy. Dobra, wiemy o co chodzi. Wiemy o co chodzi, przynajmniej tak nam się wydaje. Może tą strzałę dalej wbijemy. Okej. No dobra. Aha, i tu trzeba jeszcze wbić, co? Matka do ciebie. Jak ładnie tą rączkę wyciągnęłaś. Pokazujesz mi, gdzie chcesz skoczyć, tak? Okej. Kurde, no. Tak się to proste wydawało. No jest proste, oczywiście. Stare miasto jest blisko. Znajdź drogę do serca Kitieziu. Ścieżka nieśmiertelnych. Dzwony. Och, cholera. Dobra. Zapiszemy to sobie. No kurde, tyle czasu zmadowane. A jakbym to przechodził drugi, trzeci raz, to wiecie co? To bym, kurde, to byśmy cały odcinek byśmy przeszli. Później oni mają tacy, kurde, takie krótkie odcinki. A ja tu się męczę jak głupkowaty, nie? Dobra, ale to jest prawda. Prawda czasu, prawda ekranu. Zapisujemy. Nawet nie wiedziałem, czy mi tam zapisało, czy nie. Zapisujemy. Nawet będę 58 razy przewijał, ale zapisujemy. Godzina 18:10 w tym samym miejscu, żeby wyszedł. Może. O, teraz zapisało. Okej, dobra. To co? No cały jestem podekscytowany, co tam będzie, jacy ci nieśmiertelni, co się będzie działo, nie? No tutaj niezbyt mi to wyszło, trudno. Tak jak mówię, za drugim, za trzecim razem będę było łatwiej, ale no cóż, tak to wyszło. Dobra, to na razie trzymajcie się, do miłego, cześć, cześć.